już nie sieroty, chociaż sierot pisano jeszcze kilka lat temu rodzinie zastępczej z miejscowości Sieroty na Śląsku. Udało się wtedy zakupić dom, w którym przez ostatnie kilka lat prowadzili rodzinę zastępczą. Teraz z zupełnie niejasnych przyczyn grozi im jego utrata. Oburzenie i bezradność. Jest mi żal, płakałam razem, przedwczoraj byłam u Małgosi, płakałam razem z nią, bo po prostu nie rozumie postępowania co po niektórych urzędników. Sąsiedzi i mieszkańcy nie mogą zrozumieć decyzji o odebraniu domu rodzinie zastępczej z sierot. Państwo Magdziakowie przeprowadzili się na Śląsk, gdzie zostali rodziną zastępczą dla 5 dzieci. Zaprosiła ich tu jedna z fundacji promujących takie rodzicielstwo. Wcześniej to wszystko było zupełnie inaczej planowane, zupełnie inaczej omawiane. Nikt nawet sobie w najśmielszych wyobrażeniach nie przedstawiał, że może to tak skończyć się tak dramatycznie. Za pieniądze otrzymane od brytyjskiej fundacji kupiono dla nich dom. Za pieniądze z zaciągniętych kredytów sami doprowadzili go do stanu używalności. Dom kupiony był na fundację, ale to nie było dla nas żadnym powodem, żeby nie inwestować. Mieliśmy tu mieszkać zawsze, mieliśmy tutaj prowadzić rodzinny dom dziecka. W związku z tym od razu po przeprowadzce zaciągnęliśmy kredyty. Po wyremontowaniu miał tu powstać rodzinny dom dziecka. W lutym okazało się jednak, że rodzinny dom dziecka powstanie. Tyle, że poprowadzi go ktoś inny, a Magdziakowie do końca czerwca muszą się wyprowadzić. Czuję niemoc, bezradność, no i swego rodzaju, że zostałem wykorzystany po prostu. Prezes polskiej fundacji, która pośredniczyła między Brytyjczykami a rodziną i sprowadziła Magdziaków na Śląsk, nie ma jednak zamiaru dalej im pomagać. Jego zdaniem dzieciom nie jest u nich dobrze. W tej chwili uważamy, że państwo Magdziak nie chcą już wychować tych dzieci. Państwo Magdziak zdeklarowali nam to wielokrotnie, brutalnie i w związku z tym nie widzimy możliwości, żeby wspierać państwa Magdziak w sytuacji, gdy uważamy, że dzieci są tam krzywdzone. Sąsiedzi Magdziaków, którzy obserwują tę rodzinę na co dzień, mówią jednak co innego. To jest wspaniała rodzina, która za to, co robi, powinna dostać ogromny order wielkości przynajmniej kuli ziemskiej. O tym, że prezes nie ma prawa pozbawiać ich domu, przekonany jest przyjaciel rodziny Andrzej Słonawski, który brał udział w spotkaniu Magdziaków z kierownictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i prezesem fundacji. W obecności kierownictwa PCPR-u zobowiązał się, że ten dom będzie im przynależny do momentu, kiedy tą rodziną zastępczą będą. Rodziną zastępczą wciąż są. Jednak jeśli do końca czerwca Polska Fundacja nie zmieni decyzji, Magdziakowie stracą nie tylko dom, ale i dzieci. Sprawą konfliktu zainteresowali się także brytyjscy fundatorzy, którzy w połowie czerwca pojawią się w Polsce.